Dzień dobry, witajcie wszyscy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o złości i gniewie, a naszym ekspertem, który nam o tej złości i o tym gniewie sporo może opowiedzieć, jest pani Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry, pani Elżbieto. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. A ja mam na początek takie pytanie. Kto zna, to niech się w komentarzu przyzna, takie powiedzonko, że złość piękności szkodzi. Bo ja takie powiedzonko słyszałam jako dziecko bardzo często. I ta złość była zawsze taką emocją, której nie wypadało okazywać, co więcej, nie wypadało jej nawet czuć. To w tym powiedzonku był taki zakaz, taka groźba, że jeśli będę odczuwać tę złość, no to zrobi się ze mnie po prostu jakaś brzydula. A oczywiście w tamtych czasach, lat temu X, każda dziewczynka chciała być piękna. Dzisiaj wiemy, że można być pięknym na różne sposoby. No więc jak to jest z tą złością i z tym gniewem? Porozmawiamy dzisiaj, a pretekstem do tej rozmowy jest książka, świeżutka nowość wydawnictwa GWP. Tak ona wygląda, Oswoić potwora gniewu. I ta książka z ponad 50 ćwiczeniami, które mogą pomóc oswoić tegoż potwora, oswoić go pomagają dzieciom, ale szczerze mówiąc również dorośli mogliby tam wiele ciekawych rzeczy dla siebie znaleźć. Ta książka wyzwoliła w nas chęć do rozmowy na temat złości. To zacznijmy od tej złości i gniewu, od źródła. Skąd się bierze złość? Skąd w nas ona się pojawia? Złość, można powiedzieć, w taki najprostszy sposób, ta książka jest dla dzieci, pojawia się wtedy, kiedy na naszej drodze staje jakaś przeszkoda. I w zasadzie złość jest bardzo dobrym uczuciem, które pomaga nam tę przeszkodę z naszej drogi usunąć. I może to być tak, że przewróciło się nam drzewo na przykład zimą przed drzwiami, nie możemy z tego domu wyjść albo wyjechać, no więc budzi się w nas złość, mobilizujemy się, biegniemy do piwnicy po siekierę albo piłę, odcinamy to drzewo, usuwamy z drogi, wyjeżdżamy. Adrenalina, która w nas pracowała, pozwoliła nam wykonać zadanie usunięcia przeszkody. Zużyliśmy też tą energię na pracę mięśni i oddychamy, siadamy w samochód, jedziemy do pracy czy idziemy do szkoły. Kiedy indziej złość pojawia się wtedy, kiedy przeszkodą na drodze jest na przykład coś, co przeszkadza nam czuć się dobrze, czuć się ludźmi wartościowymi, czuć się ludźmi mądrymi. Mamy prawa do tego, żebyśmy się czuli dobrze ze sobą. A ktoś nam mówi, głupi jesteś, ktoś nas manipuluje emocjonalnie, czyli staje na drodze do naszego dobrego samopoczucia. To też może budzić złość. I w takim najprostszym rozumieniu złość pojawia się wtedy, kiedy jest przeszkoda. Druga rzecz, czy złość pojawia się potrzebnie? Bo czasem złość jest potrzebna, a czasem niepotrzebna. I to jest cały bardzo długi wywód, który można by było przeprowadzić. Kiedy ta złość nie jest potrzebna? Bo kiedy wyraźnie jest jakaś przeszkoda, bo ktoś nam zrobił coś niedobrego, ktoś nas, nie wiem, zawiódł, obiecał i nie wykonał, no, brzydko się do nas odezwał, no to są naturalne sytuacje, w których powstaje złość. Ale często ona powstaje dlatego, że nam się kojarzy z jakimiś uczuciami słabości, bezradności, smutku, żalu, niemożności, niskiego poczucia własnej wartości. I wtedy wpadamy w złość i ona nam daje energię, która pozwala przykryć te uczucia nie do zniesienia, bo to są uczucia związane z bardzo dużym takim przykrością, cierpieniem. Złość jest tak silna, że ona jakby przykrywa te uczucia, już ich nie czujemy i daje złudne poczucie siły. I to znaczy, że złość pozwala nam nie czuć czegoś, co jest bardziej dotkliwe, że ona jest takim zastępnikiem dla gorszych uczuć? Dla bardzo trudnych uczuć i sęk w tym, że jeżeli my za każdym razem wpadamy w złość, gdy na przykład, no nie wiem, bardzo nas dużo w naszym dzieciństwie obrażano i teraz my łatwo domyślamy się, że czyjeś zachowanie nas obraża, chociaż w ogóle nikt nie miał takiej intencji i ktoś inny na tym miejscu wcale by się nie poczuł obrażony. Ale my tak, bo jesteśmy już uczuleni, mamy taki miękki punkt i wielokrotnie nas obrażano, więc teraz też czujemy się obrażeni. To jest bardzo przykre, znowu robią nas zero, znowu czujemy się gorsi niż inni, obrażeni.
wpadamy w złość, już nie czujemy tamtych uczuć, natomiast z tą złością staramy się, no nie wiem, tę osobę wyzwać, jakoś źródło tej przykrości zniszczyć, odsunąć, ukarać. Wydaje nam się, że radzimy sobie z problemem, a tak naprawdę nie, bo my nie pamiętamy w momencie złości, co jest naprawdę naszym powodem do przykrości. I bardzo często osoby złości się prosi, żeby zanim się zezłoszczą, spróbowały pomyśleć, jakie jeszcze towarzyszy im uczucie drugie, oprócz tej złości, a może jeszcze trzecie. Zobacz, co jeszcze jest w tobie oprócz złości. I wtedy się nagle okazuje, że tam jest klucz do tego, żebyśmy się poczuli lepiej. Jeżeli na przykład byliśmy często obrażani, to żebyśmy gdzieś naprawili to, że ktoś nam kiedyś mówił na nasz temat jakieś rzeczy bzdurne, to nie jest prawda, możemy zrezygnować z tego myślenia na to miejsce, co w książce tutaj zresztą w tym oswoić potwora gniewu są ćwiczenia na to, w jaki sposób zastąpić te negatywne myśli, które nam ktoś kiedyś włożył do głowy. Bo wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że pierwsze myśli, pierwsze opinie na nasz temat to zostały nam przekazane. Jak dziecko może mieć jakąś opinię na swój temat? Dopóki ktoś mu nie powie, źle robisz, ty jeszcze nie chodzisz, a Józio już chodzi, dlaczego Ania już umie czytać, a ty jeszcze nie umiesz czytać, to byśmy uważali, że świetnie, że już rozpoznajemy A oraz O, a nie cały alfabet. Natomiast ktoś w wyniku swojego lęku, przed porównaniem z innymi, czy dobrze wypadnie, czy ludzie nie wyśmieją, czy z jakichś na 100 innych powodów, może nas krytykować, być niezadowolonym z nas, a ten ktoś jest nam osobą bliską. To, co ta osoba mówi, jest prawdą w naszych dziecięcych oczach. Trzeba to przyjąć i my już potem nie pamiętamy, że wchłonęliśmy to jak promieniowanie. Wmontowaliśmy w nasz umysł. Powtarzamy coś, co nam kiedyś powiedziano, to nie było mądre. To nie było słuszne, ale my z tym żyjemy. Tak było od zawsze, w związku z tym wierzymy w to. I to jest rzecz, którą trzeba w głowie odwrócić. Właściwie wszyscy to mamy. Takie różne osoby, negatywne przekonania. Można zrobić taką sobie na przykład tabelkę, że mam o sobie przekonanie, głupi jestem. No ale potem sobie myślę, a kto mi to powiedział? Kto do mnie mówił głupi, głupi, głupi? No może dzieci w szkole, w trzeciej klasie. No czy te dzieci dzisiaj są dla mnie autorytetem? Nie, te dzieci nie są autorytetem. A jaki mam dowód na to, że nie jestem głupi? Aha, no to teraz, jeżeli jestem osobą dorosłą, no to mam dużo więcej tych argumentów, ale w szkole, jeżeli jeszcze jestem, to mogę sobie pomyśleć, no tak, na historii pani powiedziała, że ładnie to wymyśliłem, a mama powiedziała, że mam dobre jakieś tam pomysły na coś, a ktoś mnie pochwalił, dostałem piątkę z przyrody. I nagle nie, no nie mogę być głupi. I mogę już odrzucić ten pseudoautorytet z trzeciej klasy szkoły podstawowej, który do mnie mówił, bo dzieci w trzeciej klasie ciągle do siebie mówią głupi, głupi, głupi. Jeżeli wezmą się na jakieś dziecko, to jest bardzo prawdopodobne, że on no, takiego przekonania o sobie nabierze przez wielokrotne powtarzanie. I musimy się nauczyć zmieniać zdanie na swój własny temat, nabierać poczucia własnej wartości. I tutaj właśnie to, co chcę powiedzieć bardzo takiego pozytywnego o tej książce Odswoić potwora gniewu, że ona ma taki logiczny układ, najpierw zrozumienie, że wszystkie emocje są potrzebne, że złość też jest potrzebna, że złość nie jest zła, że czym ona jest, żebyśmy ją zrozumieli, co to jest ta złość. My, może dorośli już trochę rozumiemy, ale dziecko jeszcze nie. Wprawdzie potem mamy pokazane to, że ta złość pokrywa wiele innych uczuć i złość dokładnie tłumaczymy, na czym ona polega, po czym ją rozpoznajesz, jak widzisz ją w swoim ciele, jak ona zmienia ciało człowieka, jak ono funkcjonuje. Niesłychanie interesujące jest, co się dzieje z umysłem człowieka, który się złości. Jak on dostaje klapek na oczy, jak już nie widzi niczego w perspektywie, jak ma jeden cel, zniszczyć tą przeszkodę czy źródło tej złości. W jaki sposób nie liczy się wtedy już z niczym, ani z uczuciami, nie ma żadnej empatii. Człowiek się okropnie zmienia w złości, jest kimś zupełnie innym, potem jak przestanie się złościć, to często się okropnie wstydzi z kolei tego, co robił, mówił i często mówi, to nie byłam ja, to nie byłem ja. Coś mnie złapało, trzęsło i przeze mnie mówiło i przeze mnie działało. Także ta złość ma rzeczywiście talent do zmieniania nas bardzo mocno, ale z drugiej strony jest to bardzo pozytywne uczucie, dlatego że po pierwsze, w momencie, kiedy jest jakiś bodziec, który zaczyna w nas tworzyć niepokój, a potem złość, to jest tak, że my zauważamy, że coś jest nie tak,
To jest taki pierwszy sygnał. To dobrze wiedzieć, że coś się dzieje przeciwko nam i nasze potrzeby nie są zaspokojone. Potem daje nam energię. Potem zatrzymuje naszą uwagę wyłącznie na tym. Już nie możemy się niczym innym zająć, jak jesteśmy w złości. Musimy rozwikłać sprawę, co się dzieje niedobrego dla nas w otoczeniu. Potem dostajemy bardzo dużo energii. Adrenalina się wydziela, kortyzol i już mamy skupienie uwagi tylko i wyłącznie na tym jednym. I to jest moment bardzo groźny. Bo albo my teraz pozwolimy temu, że złość będzie się rozwijać, bo będziemy mieli negatywne myśli, bo nasze poczucie własnej wartości niższe się ujawni, poniża mnie, zawsze mi to robi, jak śmie, no jeszcze jak śmie byłoby nieźle, ale takie wchodzenie w pozycję ofiary, to, no to nas to nakręca. Więc to jest taki moment, w którym musielibyśmy wprowadzić pewne metody uspokajania się, gdzie też są bardzo znakomite ćwiczenia na to w tej książce, oswoić potwora gniewu, że po pierwsze zatrzymaj się, stop, zastanów się, co tu się dzieje, czy tutaj w ogóle rzeczywiście jestem powód do złości, czy nie, czy ja dzisiaj nie wplątałam, czy nie idę jakimś starym schematem, co tu się dzieje, może ja źle wypowiedziałam to, czego potrzebuję, czy ja się źle komunikuję, a może źle rozumiem, co inni mówią, a może to, co się dzieje, mi przypomina coś z przeszłości, ja reaguję na mojego na przykład niemiłego brata, czy moją wredną siostrzyczkę w tym momencie, a nie tę osobę, która tu przede mną w tej chwili siedzi. Więc jakby jest wiele rzeczy do takiego przemyślenia i zauważenia, czy ta sytuacja jest naprawdę źródłem mojej złości, czy ja tej nie interpretuję źle. Kolejna rzecz, oddychaj. Możesz oddychać szybko albo wolno, to są też właśnie ćwiczenia na to w książce, bo jeżeli my oddychamy i jednocześnie rozluźniamy mięśnie, to jest informacja dla naszego umysłu, to jest wszystko w porządku, nie muszę więcej produkować adrenaliny i kortyzolu. Spokojnie, już jest wszystko dobrze. Więc jeżeli my oddychamy, rozluźniamy celowo mięśnie, to trzeba ćwiczyć zresztą nie w chwilach złości, ale pomiędzy nimi, żeby potem umieć tego użyć. I zaczynamy myśleć też, właśnie odwracać te negatywne myśli w sobie na pozytywne. Zakładamy też pozytywną intencję w tej osobie, z którą się w tym momencie kłócimy, że my chcemy dojść do porozumienia, tylko idziemy na razie zupełnie niedobrymi ścieżkami, być może nie rozumiemy się nawzajem, ale na koniec chodzi o to, żeby się porozumieć, a nie o to, żeby się pozabijać. Więc jesteśmy w jakimś klinczu, ale miejmy myślenie o dobrej intencji i skupienie na przyszłości, na rozwiązaniu. Także jest ileś takich sposobów na to, żeby tą złość rozładować też, bo jak ona już powstała i na przykład dochodzimy do wniosku, a właściwie to była plotka na mój temat i wcale ten ktoś tego nie powiedział, ja to jestem zła na Kasię, ale ta Kasia to tak naprawdę usłyszała od Basi, a Basia to powiedziała to Kasi, żeby straciła we mnie przyjaciółkę, bo to Basia chce się ze mną tu przyjaźnić, a ja z Kasią się przyjaźnię, tak? Więc jakiś powstał powiedzmy głuchy telefon, jakiejś złośliwości, na koniec ja się złoszczę nie na tę osobę, na którą by należało, trzeba porozmawiać z kim innym. Dowiaduję się tego, okej, uspokajam się, już nie jestem zła na Kasię, ale ilość energii, która we mnie została wyprodukowana, jest, krąży po ciele, tak? I człowiek jest roztrzęsiony i mu brakuje oddechu i coś tam. No to jest bardzo wiele też propozycji różnego rodzaju ćwiczeń, żeby tę energię gdzieś, że tak powiem, no spożytkować. Możemy ją spożytkować na jakieś działania takie, które są dla nas w tym momencie jakieś przydatne, nie wiem, może będziemy biegać, może skakać i zrobimy sobie ćwiczenia dodatkowe, a może po prostu będziemy ściskać ręce, a może tutaj w książce są też takie przykłady, żeby uderzać w coś. Wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł, bo najpierw uderzamy w poduszkę, a potem uderzamy w człowieka obok, jak jesteśmy w dużej furii, więc to uderzenie może nie jest najlepsze, ale skakanie, kucanie, przepychanie się ze ścianą, kto kogo przepchnie i różne takie inne niegroźne przy przełożeniu na innych ludzi ćwiczenia mogą pozwolić na to, żebyśmy ten nadmiar energii ze siebie wyrzucili. I tu jest właśnie też bardzo dużo ćwiczeń różnych, bardzo pomysłowych też, w jaki sposób właśnie zużytkować nadmiar energii, a druga rzecz, jeżeli chodzi już w tym momencie nie o tą energię, która w nas powstała, ale tą naszą uwagę, którą złość po prostu przyczepia do tematu i bardzo trudno odkleić potem siebie od danego tematu, no to tutaj jest też bardzo dużo, bardzo zgrabnych ćwiczeń odwracania uwagi, żeby przestać o tej złości myśleć, zająć się innymi tematami, innymi osobami, może technikami wyobrażeniowymi, rzeczami miłymi, jakimiś wspomnieniami, jakimś rysunkiem dobrych rzeczy.
I tę złą energię przełożyć, zastąpić potem dobrą energią. I jakoś rozpuścić albo złagodzić, prawda? Tak jak pani mówi o tej książce, to ja mam wrażenie, że ona jest bardzo dla dorosłych, nie tylko dla dzieci, bo mam wrażenie też, że wielu z nas ma ten... No z dawien dawna nabyty problem z wyrażaniem złości, taki, że to jest coś zakazanego, że właśnie, albo że kiedy jesteśmy w złości, to ona nas ponosi i boimy się utraty kontroli, boimy się, co inni o nas powiedzą. I myślę sobie, że rzeczywiście warto, żeby rodzice, żeby dorośli zajrzeli do tej książki i ją sobie całkiem dokładnie przestudiowali, żeby sami mogli się tak w tej, z tą swoją złością jakoś dogadać, no bo generalnie cel dzisiaj, który mamy, jest taki, żeby pokazać, jak pomagać dzieciom, jak dzieci uczyć oswojenia tej złości, bo celowo bardzo wystrzegam się słowa opanowania złości, czy zwalczenia złości, bo to chyba nie o to chodzi, tylko chodzi właśnie o to, żeby się z tą swoją złością jakoś dogadać, porozumieć, no bo ona jest jedną z emocji, jest nam potrzebna. I teraz jak my możemy, no bo dziecko nie ma tego aparatu intelektualnego jeszcze, żeby poddać analizie te przyczyny, co tam się za tą złością kryje, przy czym ona tak naprawdę jest, co ją wywołało, tylko no jest bodziec i jest reakcja. I co my możemy, my dorośli, zrobić w takim momencie, kiedy nasze dziecko ponosi złość, kiedy po prostu ono kipi tą złością. Po pierwsze, jak możemy zrozumieć, co za tą złością stoi, a po drugie, jak możemy pomóc dziecku w takiej sytuacji, żeby to nie złość opanowała dziecko, tylko żebyśmy jakoś zarządzili, jakoś oswoili tę sytuację. Ja myślę, że pierwsza rzecz jest taka, że jak my myślimy o złości, to od razu widzimy kogoś pieniącego się, czy krzyczącego, podnoszącego głos, wyzywającego i tak dalej. Ale złość ma nie tylko, objawia się tym, że my wyrażamy ją w taki sposób tradycyjnie, jak my to rozumiemy, ale także wtedy, kiedy dziecko jest smutne i wtedy, kiedy dziecko mówi źle o sobie, to jest autoagresja, czyli ta złość jest skierowana do wnętrza. Bardzo, bardzo rzadko rozpoznajemy w smutku albo w samokrytycyzmie złość do siebie, która powinna zostać ujawniona i powinniśmy dowiedzieć się, skąd ona się bierze i dlaczego to dziecko do siebie kieruje tę złość, na przykład nie na zewnątrz, co byłoby znacznie zdrowsze, bo wtedy ją widzimy i wtedy możemy coś z nią zrobić. Więc jest tutaj cały taki właśnie proces, najpierw rozpoznawania złości. Gdzie ją czujesz w ciele? W jaki sposób ona się u ciebie objawia? Skąd wiesz, że jesteś zły? Bo na przykład jesteś smutny. Czy jesteś smutny, bo jesteś smutny, czy jesteś smutny, bo jesteś zły? I to są takie rzeczy, których dzieci właściwie trzeba nauczyć, ale szczerze mówiąc, nas dorosłych też. Bo jak często my myślimy, że jak dziecko tak zagra za wargę, to ono jest w tym momencie wściekłe i zrozpaczone. My tego w ogóle nie kojarzymy w ten sposób. Myślimy, że może sobie po prostu zagryza warga. Więc to są takie rzeczy, żebyśmy się uwrażliwili na pewne sygnały złości czy smutku u dziecka. I zaczęli to rozpoznawać. Tutaj w książce jakby autorka opiera się na tym, że ta złość przykrywa inne uczucia, ale jeżeli dziecko dopiero dowiaduje się, co to jest złość, to też się musi dowiedzieć, co to jest rozczarowanie, jak się to przeżywa, co to jest smutek, jak się to przeżywa. I na to też są ćwiczenia, żebyśmy rozpoznawali te uczucia w sobie. Myślę, że bardzo wielu dorosłych ich nie rozpoznaje, bo to widać na warsztatach, że my mamy właściwie różnych emocji bardzo wiele, z tego trzy pozytywne, to jest miłość, radość, ojej, no zaklinowałam się, no w każdym razie miłość, radość, takie zadowolenie, to są takie emocje pozytywne, wszystkie inne są negatywne w sensie odbierania, są potrzebne, ale są te, których staramy się unikać. Właśnie. No bo one są trudne, one są nieprzyjemne w odczuwaniu, prawda? One są nieprzyjemne. Więc uciekamy od nich. Ale bardzo często wychowujemy się w rodzinach, w których jest bardzo dużo złości. Zwróćmy uwagę, że alkohol u 70% ludzi działa jak środek nasilający złość. To jest tak, jakby komuś igłą preparacyjną tam grzebać w mózgu po środku złości. To tak się zachowują ludzie po alkoholu bardzo często, 70% ludzi. Więc my mamy bardzo dużo w Polsce ludzi pełnych złości, wychowanych przez ludzi w poprzednim pokoleniu pełnych złości, więc oni już tak uczą się odbierać świat. I wobec tego dziecko najczęściej, jeżeli ktoś się nie uśmiecha, to jest zły, bo smutek,
zmęczenie, zamyślenie, jakieś rozważanie, jakieś spraw, które człowiek ma do rozważenia, na przykład skąd wziąć pieniądze na podstawowe rzeczy w życiu. To są wszystko rzeczy, które nie wiążą się z uśmiechem. Ta twarz jest poważna, to znaczy, że ten ktoś jest zły. I dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy nauczyli dzieci rozpoznawania tych innych uczuć, które nie wiążą się z wyraźnym uśmiechem od ucha do ucha. Wtedy ono się czuje bezpiecznie. No i teraz ten dalszy etap to jest rozpoznawanie złości u siebie, ale też rozpoznawanie złości u innych, żebyśmy się nie musieli ciągle bać ludzi dookoła, wszystkich poważnych ludzi, żebyśmy się musieli bać, bo oni na pewno zaraz będą wściekli. No, bardzo wiele dzieci tak to widzi i tych uczuć innych nie zna, więc tutaj w książce też jest propozycja, żeby te inne uczucia też rozpoznać to, w jaki sposób je odczuwamy, zobaczyć, co się z nami dzieje, kiedy ta złość się nasila i właśnie to, o czym wcześniej mówiłam, co zrobić, kiedy ona się nasila i żeby ją zatrzymać, żeby już dalej nie poszła. Czy potwór gniewu nas weźmie w swoje pazury, czy my weźmiemy potwora gniewu w pazury nasze. I to jest ten moment właśnie takiego wahania, bo bardzo często dzieci są przekonane, że one nie są w stanie nad tym zapanować, że one nie wiedzą, co z tym zrobić. Więc jest dużo takiej nauki dla dzieci, że spróbuj inaczej zinterpretować sytuację. Jeżeli dziewczynka stoi w kolejce po ciastko, ktoś się wepchnął przed nią i kupił ostatnie i ona w tym momencie jest rozwścieczona, ja uważam, że bardzo słusznie i trudno się dziwić, że jest rozwścieczona, no ale są na to propozycje, żeby nie traktować tego, że byłoby dobrze, gdyby kupiła i jest fatalnie, jak nie kupi, bo może sobie pomyśleć, no dobra, świat nie jest sprawiedliwy, ktoś się wepchnął, to nieładnie, właściwie powinno mu się powiedzieć, że nie powinien tak zrobić, ale pójdę do innej cukierni, może tam mają lepsze babeczki, takie, jakie chciałam kupić i zaraz i tak będę miała taką babeczkę, jaką chciałam, albo kupię sobie w zamian za to coś innego i jakoś sobie z tą sytuacją radzimy, a nie zasada wszystko albo nic, mam babeczkę, albo jestem nieszczęśliwa, koniec. Nie mam pomysłu, jak rozwiązać to inaczej. I dużo jest tych takich właśnie przykładów, kiedy my się uczymy, że w sytuacji, która budzi naszą złość, możemy też zobaczyć inne aspekty tej sytuacji. Potem dalej, co nasza złość robi innym? W jaki sposób my możemy skrzywdzić siebie albo skrzywdzić inne dzieci? Dalsze myślenie, którego dziecka nauczyć, czy mi się opłaca moja złość? Jakie ponoszę konsekwencje tej złości? Jakie potem są jakieś może kary, może ja się z tym źle czuję, może mam poczucie winy, może się wstydzę, może mam jakieś takie konsekwencje, nie oglądam potem telewizji, zabierają mi telefon, nie mogę się spotykać z jakimiś dziećmi, bawić z dziećmi, słyszę negatywne opinie na swój temat. Może warto włożyć trochę energii w to, żeby się nauczyć nad tą złością panować. I dużo też technik uczenia się, jak nad tą złością zapanować w momencie, kiedy ona w nas powstaje. Ja podałam tych tam 7 sposobów, które dotyczą bardziej dorosłych, ale tu mamy ćwiczenia, jak to przełożyć w taki prostszy sposób dla dzieci. I jak nauczyć dzieci takiego pewnego, i to dorosłym też byłoby bardzo wskazane, żeby się takiego nauczyć pewnego sposobu myślenia. Aha, jest ta sytuacja, teraz jestem zły i mogę z tym zrobić to i to. Jeżeli zmienię myśli, jeżeli zadbam o to, żeby moje napięcie spadło ze mnie, pooddycham i uzyskam to, czego potrzebuję w jakiś inny sposób. I tego można się nauczyć i mieć to tak, jak ja wiem, tak jak się wrzuca biegi w samochodzie. Na początku nie umiemy, no teraz w automatach nie trzeba, ale w czasach, kiedy jeździliśmy z ręcznie sprzęgłem, to biegi ręcznie wrzucaliśmy, musieliśmy naciskać tam lewą nogą sprzęgło i tak dalej, to było całkiem skomplikowane. A jednak po pewnym czasie ćwiczenia wszyscy wpadaliśmy już w automat w tej sprawie. Czyli jest szansa, że po pewnym okresie ćwiczeń, takich świadomych i po pewnym wysiłku w nie włożonym, nabierzemy takiej wprawy, że to będzie przychodziło naturalnie i jak nas złość opanuje, czy zacznie nam czerwona mgła przed oczami, to odruchowo będziemy umieli jakoś ją opanować, wyciszyć, zrozumieć, wykorzystać, dogadać się z nią. Jest szansa na taki poziom wprawy, czy jednak zawsze złość jest takim żywiołem, który może zmieść z powierzchni ziemi?
Nawet jak się czegoś nauczymy, w samochodzie też nauczymy się, a czasem się pomylimy, nie ten bieg wrzucimy, prawda? Bo się zagapiliśmy, bo się rozproszyliśmy. W życiu też tak jest, że jak nas złość ogarnie, to raz jesteśmy w takim stanie, że umiemy nad nią zapanować, a od czasu do czasu się pojawi, że wypadniemy z rytmu, czy się właśnie rozproszymy i nie zareagujemy tak, jak trzeba. Ale tutaj na przykład na 65. stronie zapamiętałam, że coś takiego jest, co warto zwrócić uwagę. Na przykład tu jest historia chłopca, który wszedł jakiś konflikt. I oto kilka propozycji, co mógłby zrobić Michał. Mógł powiedzieć rodzicom, że ma poczucie niesprawiedliwości. Mógł sobie przypomnieć, że następnym razem to on będzie wybierał, jaki program obejrzą z siostrą w telewizji. Mógł sobie powiedzieć, że to, co lubi jego siostra, jest równie ważne jak to, co lubi on sam. To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy dla ludzi, którzy dużo się złoszczą, że inni też mają prawa, nie tylko ja. Nie musi być tylko po mojemu. Że to jest właściwe, jak jest po mojemu, a inni to nie mają już praw i potrzeb, tak? Mógł wykonać jakieś ćwiczenia z użyciem ciała, by wyładować gniew. Mógł wykonać ćwiczenie polegające na jakimś uderzaniu w cel ze skręconym ręcznikiem. Mógł pomyśleć, jak sam by się czuł, gdyby siostra rozgniewała się na niego za to, że on sobie wybrał swój program telewizji wtedy, kiedy on miał prawo do dostępu do tej telewizji. Więc jakby jest ileś takich przykładów, kiedy dziecko wpada w złość, bo dzieje się coś nie po jego myśli, co mógłby zrobić inaczej, co mógłby pomyśleć inaczej. I to warto pokazać ten wachlarz możliwości. Dlatego, że jeżeli myśmy się wychowali w określonej rodzinie, to każda rodzina ma jakiś swój mały wachlarzyk. Mało jest rodzin, które by miały taki wielki, szeroki wachlarz jak pióropusz Indianina. I często tych piór w tym naszym wachlarzu możliwości jest za mało. Ale dzięki takim właśnie ćwiczeniom, książkom, pomysłom myślimy, o, tak też można zrobić, to zupełnie co innego niż robiłam dotąd, ale to świetny pomysł. I wdrożyć to do naszego życia. Oczywiście dobrze, że są ćwiczenia, bo rzeczy od jednorazowego usłyszenia nie wejdą do naszego życia. My musimy często różne rzeczy albo sami wymyślić, albo wyćwiczyć. I wtedy to się stanie nasze. I stąd te ćwiczenia, gdyby rodzice chcieli taką książkę z dzieckiem czytać, a tak naprawdę to jest świetny materiał na warsztat dla kogoś, kto na przykład chce pracować z dziećmi, które się dużo złoszczą, no to bardzo proszę, bierze tę książkę, przerabia rozdział po rozdziale z dziećmi i uczy te dzieci, jak sobie radzić ze złością. I myślę, że to byłoby bardzo przydatne, gdyby pedagodzy szkolni takie zajęcia z dziećmi w szkole prowadzili. Ja tak naprawdę w ogóle szerzej troszkę mówiąc uważam, że gdybyśmy zmienili program szkolny i nauczyli dzieci rozmawiać ze sobą, gdybyśmy uczyli dzieci od małego życzliwości, właściwego właśnie komunikowania się ze sobą, wyrażania swoich uczuć, rozpoznawania swoich uczuć, potem przyjdzie i czas na rzeczownik i czasownik. To potem w wieku 9 czy 10 lat tego się oni nauczą w jedną lekcję, a najpierw to poświęca się temu bardzo dużo czasu i całe miesiące. Może by te wstępne miesiące szkoły poświęcić na to, żeby nauczyć ludzi rozmawiać ze sobą w sposób niekrzywdzący, doprowadzający do rozwiązań, kłócenia się w sposób uczciwy i nieponiżający dla drugiej strony. Nikt tego nie. Rzetelny, solidny kurs komunikacji. Tak, starałam się tego unikać, żeby powiedzieć, ma pani rację, właśnie komunikacji, bo dla ludzi komunikacja jednak to kolej lub autobusy i nie rozumieją dogłębnie, że to, co my w życiu robimy, jedyne, co my w życiu robimy, to porozumiewamy się ze sobą. Czyli kurs porozumiewania się. I no to chyba by zmieniło nasz świat na lepszy. No ale to jakby... Nasze społeczeństwa i w ogóle nasz sukces gatunkowy polega na tym, żeśmy się zaczęli sensownie i skutecznie porozumiewać. I myślę sobie, że to jest taka podstawowa umiejętność nasza gatunkowa, która nas wyróżnia i się przyczynia do tego, że jesteśmy w stanie jakoś z sukcesem się rozwijać jako Homo sapiens. Ale chciałabym zwrócić uwagę na pytanie, bo rzeczywiście jest to sytuacja szczególna. Co z dziećmi ze spektrum autyzmu, które nie radzą sobie z emocjami, szczególnie właśnie ze złością? I te dzieci ze spektrum autyzmu często jakby, nie wiem, czy używają, czy to jest dobre słowo, że używają złości, ale rzeczywiście ta złość staje się, czy takie zachowania nacechowane złością, one stają się, mam wrażenie, właśnie sposobem komunikacji. Czy tak jest rzeczywiście i czy dzieci ze spektrum autyzmu też mogą poprzez ćwiczenia dogadać się ze swoją złością? Myślę, że na pewno mogą, ale
Nie jestem specjalistką, jeżeli chodzi o dzieci z autyzmem, więc ja nie potrafię tutaj odpowiedzieć, czy aby zwrócić się do kogoś, kto z nimi pracuje. Ale myślę, że to jest tak, że jeżeli złość staje się sposobem komunikacji, to znaczy, że rodzice sobie z nią nie radzą. To znaczy, że oni nie wiedzą, jak mają właściwie zareagować, jeżeli dziecko się złości. Nie umieją mu pokazać innego sposobu dochodzenia do tego, czego ono potrzebuje, niż poprzez złość. Bo właściwie utrwalają się zawsze te zachowania, które są skuteczne. Dlaczego wszystkie małe dzieci wydzierają się najstraszliwszym głosem, jakim tylko można się drzeć w wózku? No bo to jest ten typ dźwięku, jak dzieci wydają, na którym rodzice no po prostu przebierają nogami, żeby już pędzić i temu dziecku pomóc, bo na inny, taki łagodniejszy czy miły dla ucha, pewnie by tak szybko nie reagowali. Natomiast one wypracowały taki typ dźwięku, na który rodzice reagują najszybciej. I myślę, że to jest tak, że my boimy się złości u innych. Jeżeli myśmy się wychowali w domu, w którym było dużo złości, nie wiem, jak na nią reagować, a tak naprawdę, jak się tak dogłębnie zrozumie, czym jest złość, to zaczynamy współczuć człowiekowi, który się złości. Aczkolwiek człowiek, który jest w furii, jest niebezpieczny, więc tam współczucie niewiele pomoże. To trzeba też umieć się zachować wobec takiej osoby, która jest w furii. Na przykład dziecko, które już ma bielmo na oczach i jest jedną wielką furią, i może rzucać przedmiotami, uderzać i nie możemy się na nie w tym momencie za to złościć, musimy mu towarzyszyć, ono musi mieć poczucie, że my go nie krytykujemy, nie odrzucamy w takiej sytuacji, tylko w jakiś sposób towarzyszymy, spokojnym tonem mówimy: tak, wiem, jesteś bardzo zły, za chwilę ta złość minie, no zależnie od sytuacji, krótkie komunikaty, nie zagadywać tego dziecka, pozwolić mu tą furię przejść, a potem, co też jest bardzo istotne, o tym mało kto wie, to po na ataku takiej wściekłości, ataku takiej furii złości, zostawmy tę osobę w spokoju. Nie na zasadzie, że zamknąć drzwi, żeby ono się, ten ktoś czuł się odrzucony. Nie, ale że jestem w pokoju obok, jak będziesz potrzebować, to połóż się, to masz szklankę wody, odpocznij. Bo to jest bardzo wyczerpujący taki atak złości, wiem, że to bardzo jest przykre. Natomiast ludzie, szczególnie dorośli, do człowieka, który przeszedł furię złością, i co ty robisz, a widzisz, jak ty się zachowujesz, jak dziecko, jesteś niepoważny czy niepoważna, jakby dolewają oliwy do ognia i ta opadająca już faza wraca jak panorama Tatr, znowu do góry, do góry, do góry ta złość powraca. Dajmy temu człowiekowi odpocząć. Złość bardzo jest męcząca. Po ataku złości jesteśmy no, wykończeni. I to trwa tak do półtorej godziny, zanim człowiek wróci do mniej więcej jako takiego stanu równowagi, a jeszcze przychodzi bardzo często przez taki dołek, w którym przeżywa najróżniejsze uczucia. Nienawiść do siebie za to złość. Strach, co mną szarpało, to nie byłem ja, to nie byłam ja. Takie rozczarowanie sobą, bo w końcu złość bardzo często ma posłużyć temu, żebyśmy się poczuli pewnie, bo byliśmy bezradni, smutni, źli, znowu nas ktoś tam źle potraktował, więc czujemy się okropnie. Więc wpadamy w złość, żeby nabrać sił. W tej złości robimy rzeczy głupie, no, z których się wstydzimy, więc ta złość znowu łapie nad nami kontrolę, czyli mamy powód do takiego poczucia, że no, naprawdę nie panujemy nad swoim życiem. Najpierw musieliśmy sięgnąć po złość, bo nie panowaliśmy nad uczuciami przykrości, które w nas były, których może sobie nawet nie uświadomiliśmy, a teraz okazuje się, że ta złość znowu nas kontrolowała, nie panujemy nad tą złością, ona nas kontrolowała. Więc wpadamy w taki dołek i czasem musimy przespać się godzinę, posłuchać jakiejś muzyki, pójść na spacer i dopiero wracamy naprawdę do takiej pełnej równowagi wewnętrznej, gdzie możemy zacząć analizować, co się stało, co to wywołało, dlaczego tak zareagowaliśmy, jakie myśli nam się w głowie pojawiały, które nas jeszcze bardziej dopingowały, z czym nam się to kojarzy, że to jest takie irytujące, bo ktoś inny w tej sytuacji by się tak nie zirytował, czym ja się różnię od tych, co się nie irytują. I tutaj możemy z tym analizować i także z dzieckiem, po takim ataku furii, co można było zrobić inaczej. I tego też trzeba się nauczyć. Natomiast dla osób, które mają współmałżonków wściekusów, to bardzo to zalecam, żeby po ataku furii tej osoby zostawić ją w spokoju i dać jej czas na odpoczynek, a nie włączać się z jakimiś naszymi poprawianiami tej osoby i tłumaczeniem jej, dlaczego zachowywała się, bo tylko wywołujemy dalszą furię, do niczego to nie prowadzi. Dajmy czas na to, żeby te bardzo silne emocje opadły i żeby jakby wrócił rozum, bo jak się skupimy, też to tutaj może powiem coś o książce, którą napisałam sama, za zasłoną złości.
taką książkę. I tutaj jest dosyć szczegółowo omówione właśnie nie tylko co się dzieje z ciałem, ale także co się dzieje z umysłem człowieka w sytuacji złości. Dlatego czasem na przykład dobrym założeniem jest ustalić sobie z rodziną, że przepraszam, na przykład z mężem czy z żoną, z partnerem, partnerką, przyjacielem, przyjaciółką, że wszystko co w złości jest nieprawdą. Się nie liczy. Tak. I że się nie liczy. Znaczy w sumie i tak się liczy, bo jeżeli my kogoś wyzywamy, poniżamy, no w złości po prostu tracimy rozum, empatię, współczucie i myślenie o konsekwencjach tego co się zdarzy, nie tylko w naszym związku, ale nawet prawnych. Więc bardzo zmieniam się w specyficzny sposób umysł. No pozwólmy mu potem wrócić, tak powiem, na stare tory. I to potrzebuje troszkę czasu. No tak, a my mam wrażenie, że robimy szczególnie wobec dzieci, cóż, wręcz odwrotnie, bo jak dziecko zaczyna się wściekać, złościć, krzyczeć, wyzywać, miota się, to nas to złości. Nam jest trudno znieść ten gniew i tę energię, która tam jest i my się wtedy też złościmy, więc już mamy dwie złości, dziecka złość i własną złość. I tak samo jest w partnerstwie. Tak, i to do czego próbujemy zmierzać, to żeby tę dziecięcą złość jak najszybciej ukrócić i z tego się robi jakaś bomba, która eksploduje i potem jeszcze, jak już uda się gdzieś tam, jak już ta górka złościowa przejdzie i już jesteśmy na opadającej, to jeszcze drążymy i od razu chcemy wszystko wyjaśniać. A pani mówi, że trzeba zrobić odwrotnie, tak? Kiedy dziecko się złości, to my musimy odwołać się do naszych zen, cierpliwość. Na naszą złość przyjdzie czas. To nie jest przeciwko nam, tak? To, co dziecko robi, jest wyrazem jakichś jego frustracji i możemy potem podociekać sobie jakich, ale na razie, kiedy ono się złości, to co możemy zrobić? No, trudno jest zachować spokój, ale powinniśmy, tak? Czy my możemy na przykład dziecko przytulić? Czy to będzie dobry moment i sposób, żeby... Jak my się możemy odnaleźć w tej sytuacji, która nas wpędza w skrajne emocje? Tam zawsze możemy powiedzieć, widzę, że jesteś bardzo zły, bo ja nawet nie wiem, czy ono wie, że jest bardzo zły. Widzę, że coś cię bardzo trapi. Widzę, że reagujesz na coś, co ci się zdarzyło, musiało być coś bardzo przykrego, że tak reagujesz. Te uczucia są bardzo nieprzyjemne, wiem o tym. Na pewno nie chcę, żeby się powtarzały później. Nad tym można zapanować. Ja się postaram pomóc ci w tym, bo każdy musi się nauczyć panować nad tą złością. I kiedyś o tym porozmawiamy i spróbujemy to znaleźć, rozwiązanie na ten... Ale w sumie to są proste zdania. Wiem, że jest ci ciężko, coś pod tym jest, jakaś przykrość ci się zdarzyła, coś cię bardzo zabolało. I rozumiem, że się z tego powodu złościsz. I pozwolić dziecku przejść przez tą złość. Jestem przy tobie. Jak będziesz potrzebować pomocy. Tak, że to nie jest tak, bo myślę, że tego też wielu rodziców się obawia, że jak na złość dziecka zareagują łagodnie, właśnie takim zrozumieniem, czy przytuleniem, czy powiedzeniem rozumiem, że się złościsz, masz do tego prawo, to jest w porządku, o tym porozmawiamy, że w ten sposób jakby nagradzają dziecko za zachowanie, którego tak naprawdę nie chcą. I w związku z tym uważają, że raczej powinni w momencie, kiedy te zachowania złościowe są takie intensywne, szybko je ukrócić, powiedzieć nie, nie wolno ci tak robić. Myślę, że tu jest w nas dużo lęku, tak, że my pozwolimy na złość i że ona potem będzie eskalować. Myślę, że dziecko potrzebuje zrozumienia. Dziecko jest przestraszone tym, co się z nim dzieje. To nie jest tak, że ona sobie zaplanowała, teraz się wścieknę, a potem zrobię mamie przykrość, a potem będę rzucać talerzami. Nie, w nim się gotuje. I my musimy to uznać i nie powiedzieć, to jest złe, że tak się w tobie dzieje. Tylko coś musi być tego jakimś powodem, ale będziemy musieli nauczyć się, w jaki sposób z tym sobie radzić, żebyś nie miał aż tyle przykrości i aż tyle potem złych konsekwencji tego, co się dzieje. Ja ci pomogę w tym, albo ktoś ci w tym pomoże, tak? Bo każdy się tego musiał kiedyś nauczyć. To nie jest tak, że człowiek się z tym rodzi, a ty to jesteś taki, co nie umie, a inni to się urodzili, bo i umieli. Także jeszcze jedna rzecz to jest to, że cokolwiek z dzieckiem się dzieje, kiedy ono jest pod wpływem bardzo silnych emocji, bardzo często czuje się w jakiś sposób nienormalne, napadnięte przez jakąś energię potwora jakiegoś, na przykład złości, albo potwora smutku, albo potwora lęku, to on nim szarpie, więc w tym jest też bardzo dużo lęku.
Więc jeżeli my dokładamy jeszcze odrzucenie w takiej sytuacji, to na pewno dziecku nie pomagamy. I dlatego bardzo dobrze jest tutaj do tych ćwiczeń zajrzeć i przećwiczyć razem z dzieckiem, jak ja się mam zachować, jak ty się masz zachować, ale zawsze pamiętajmy o tym, to my jesteśmy ścianą, o którą ma się oprzeć dziecko, to my jesteśmy dorośli, a ono jest małe. Ono musi wiedzieć, że czegokolwiek nie zrobimy, jesteśmy po jego stronie, co nie znaczy, że będziemy popierać to, co ono robi. I potem, kiedy ta jego furia minie, to możemy porozmawiać z nim w taki właśnie sposób. A po czym rozpoznałeś, że ta złość się pojawia? A czym ona się objawiła? Co się wtedy z tobą działo? To, o czym mówiłam. I co wtedy pomyślałeś? I co można było wtedy zrobić z tym innego? Pamiętam taką rozmowę u Brazeltona w książce jest, Dzieci pełne złości. Taka sytuacja, kiedy tam jakieś chłopcy się pokłócili w przedszkolu o jakąś ciężarówkę. No to... Co można zrobić, żeby Tomek ci więcej nie zabierał tej ciężarówki? Dziecko mówi, zabić Tomka. Świetne rozwiązanie, faktycznie. Dziecko nie ma pojęcia, co to znaczy zabić w tym wieku, ale mówimy, tak, to jest jedna możliwość. Ale co jeszcze można by było zrobić? Nie odrzucamy dziecka i jego pomysłów. Co jeszcze można by było zrobić? No tam wymyśla, no a może moglibyśmy się bawić razem, a na przemian, a ja bym mu dał lokomotywę, to może on by mi dał ciężarówkę. O właśnie, może następnym razem tak zrób. Nie my dziecku podajemy rozwiązania, czekamy aż ono wymyśli, albo je naprowadzamy, bo jak ono wymyśli, to będzie pamiętać. Jak my mu powiemy, nie będzie pamiętać w następnej sytuacji konfliktowej. Więc składajmy jakby na dziecko sposób rozwiązania, możemy poddawać pomysły. Ale też nie odrzucajmy jego pomysłów, tylko właśnie to jest takie ładne sformułowanie. No to jest jeden z pomysłów, a jaki jeszcze mógłbyś mieć? I potem pokazać dziecku trzeba, że jednak takie zachowania, które krzywdzą kogoś drugiego, nie wchodzą w rachubę. Jeżeli to są zachowania, które krzywdzą je samo, tego też nie wolno robić. Trzeba przeprosić kogoś, albo nawet siebie, jeżeli się człowiek zrobił sobie coś, nie wiem, no dzieci łapią się rękami za kaloryfer i walą głową w kaloryfer, bo tak chcą rozładować napięcie, które przeżywają na przykład, tak? No sobie też nie wolno robić krzywdy, to małe dzieci walą głową w kaloryfer. Ale mamy takie tendencje czasem właśnie, że tą agresję kierujemy do siebie. No na przykład wyrywamy włosy, zaczynamy sobie się szczypać, zadawać sobie ból, żeby to napięcie rozładować. Nie wolno siebie krzywdzić. Znajdźmy inny sposób, lepszy na to, żeby to napięcie uszło, ale z drugiej strony zobaczmy, czy powód do tej złości był aż tak silny. Dlaczego to aż tak mocno to przeżywasz? I wtedy możemy dojść do momentu, że właśnie dziecko ma tu jakiś czuły punkt, może tam jakiś, nie wiem, pijany wujek mu jakieś rzeczy powiedział i teraz jak ktoś zachowa się podobnie, to ono ostro reaguje. No, żebyśmy zobaczyli, dlaczego to jest taki czuły punkt u tego dziecka. Skąd to się wzięło? No i tutaj jeszcze raz bym się chciała odwołać do tej książki, do tej właśnie Za zasłoną złości. Na końcu tej książki zebrałam 30 sposobów, w jaki rodzice denerwują dzieci. Myślę, że czasem też uderzmy się w pierś. Jeżeli nasze dziecko się złości, gdzie ono się tego nauczyło? Oczywiście dzieci się złoszczą już jak mają kilka miesięcy w łóżeczku, jak nie dostają jeść albo jest im jakoś niewygodnie, więc jakby ta złość jest bardzo naturalnym i wrodzonym odczuciem. Ale z drugiej strony jest też tak, że niektóre nasze zachowania wzbudzają złość u dzieci. Ja tu kilka podam przykładów, na przykład takie bagatelizowanie. Dziecko mówi, że mu przykro, ja tam nie ma co ci być przykro. No, co to tam wielkie rzeczy się zdarzyło, że ci koleżanka coś tam powiedziała? No to dziecko się złości, bo my nie rozumiemy i nie chcemy wejść w jego buty i nie chcemy zrozumieć, przytulić, pocieszyć i dać mu siłę do rozwiązania tego problemu. No na przykład brak pochwał, kiedy się należą. Dzieci eksperymentują w zachowaniu, nowe fryzury, nowe ubrania, a my tego w ogóle nie akceptujemy i nie tolerujemy i odrzucamy. A to jest czas na właśnie eksperymentowanie. Nadmierne chronienie, ciągłe krytykowanie, ustawienie w życiu, co inni powiedzą, nieważne jakie są twoje potrzeby, jaki ty jesteś, ważne jest, co inni powiedzą na twoje zachowanie. Dawanie rad i podpowiadanie rozwiązań. Tutaj przed audycją rozmawiałyśmy z panią, że ja przy okazji robienia tego zestawu tych rzeczy, które mi denerwują dzieci, złapałam się na tym, że dawanie rad wynika z takiej matczynej miłości. Dziecko, przychodzisz do mnie z problemem, ja ci od razu powiem, jak go rozwiązać. Dziecko się wścieka. Tak, bo ja już to wiem, już się nie męcz, nie myśl o tym, nie musisz przechodzić tej długiej drogi, którą ja przeszłam, ja już to wiem, co jest na końcu tej drogi, ja ci to dam. No tak. I daję, a tu jest jeszcze więcej złości. Tak, bo dziecko chce problem rozwiązać samo i wypróbować różne metody postępowania w tej sytuacji, ale od nas chce po prostu wsparcia i przytulenia.
bardzo często, albo po prostu wysłuchania i żebyśmy powiedzieli, to rzeczywiście ciężko, rzeczywiście jak ty sobie poradzisz z tą koleżanką, sama nie wiem, co byś w takiej sytuacji zrobić, a ty byś co zrobił? A kto byś tam, jeżeli ktoś jest jakąś, a Superman co by zrobił? A może jakaś, nie wiem, księżniczka, królewna, czy ktoś inny z dziewczynskiego świata, a co by ona wtedy zrobiła? I wtedy dzieci zaczynają myśleć szerzej i często znajdują nowe rozwiązania i wtedy są bardzo zadowolone, że my z nimi jesteśmy przy tych szukaniu rozwiązań i nie podajemy im gotowców. No ale gadulstwo, krętactwo, za dużo poleceń, nadmiar gadania i za dużo słów, nastawianie wzajemne przeciwko rodzicom, negatywizm, no i tam są jeszcze inne, perfekcjonizm, porównywanie z innymi, prymitywny humor, nieprzyjemny ton głosu, jak rodzice się zgrywają na młodych, przy ich znajomych, przy rówieśnikach, tacy są różni, używają żargonu dziecięcego, jak to denerwuje tych młodych ludzi. No wzbudzanie w dziecku poczucia winy, ciągłe zarzuty. No także jest tych 30 sposobów, jakie my zupełnie nieświadomie, bo my to robimy wszystko z dobrą intencją, możemy te nasze dzieci bardzo mocno irytować. Potem się dziwimy, że one się wściekają niby bez powodu, ale czasem jest tak, że to my musimy coś skorygować. Jak ja zobaczyłam, że i właśnie przy okazji robienia tego testu, że ja jestem specjalistką oddawania porad, no to się okazało, że to można powstrzymać i zobaczyć, które porady są pożądane, a które absolutnie nie. Wszystkie porady, które wspierają dziecko, bo przecież ty sobie z takimi rzeczami radzisz, przecież już takie rzeczy rozwiązałeś, a pamiętasz wtedy, jak ty sobie poradziłeś z tym i tym, tutaj też sobie pewnie poradzisz, a jak sobie nie poradzisz, no to wtedy będziemy może razem myśleć, albo kogoś zapytasz, masz prawo też sobie nie poradzić. Także wspieranie dziecka jest najlepszą radą, że tak powiem, żeby ono znalazło siły i sposób na rozwiązywanie problemów. Druga rzecz to jeszcze jest dla rodziców też mi się wydaje, że bardzo ważna, żeby znaleźć punkty i sposoby, w jakie dziecko wkurza nas. Bo gdzieś tutaj to też mam, ale może tak od razu nie znajdę. No właśnie, ale Pani Elżbieto, bo ja bym chciała też podkreślić, bo ja to wiem z rozmowy sprzed naszej transmisji, że te sposoby, w jakie my wkurzamy dzieci, to nie Pani ich wymyśliła, tylko to jest cała ta lista, to jest efekt Pani rozmów i Pani pracy z młodymi ludźmi. To oni Pani podsunęli te rzeczy, nie, tak? Dorośli. Ja na warsztatach o złości pytałam, czym rodzice mi wkurzali. Kiedy byli dziećmi. Opowiadali, rozmawiali, omawiali i potem łapali, Boże, ja robię to samo mojemu dziecku. To jest jakby kolejna rzecz, że często powtarzamy te same sposoby zachowań, które nas wkurzały u naszych rodziców, my nimi wkurzamy teraz nasze dzieci. Ale też czasem sobie po prostu uzmysławiamy je i wtedy też to jest bardzo ciekawe, bo jak grupa to podaje, każdy ma jakiś inny pomysł i wtedy inni, no tak, i to też. Jej, rzeczywiście, bagatelizowali moje uczucia na przykład, tak? Czy bagatelizowali moje osiągnięcia albo bagatelizowali moje negatywne przeżycia. No to sobie to człowiek to uświadamia i wtedy widzi, że ma tak dużo tej złości, no ale wtedy można coś z tym zrobić, no można zrozumieć, że na przykład rodzice byli bardzo nieszczęśliwi, albo ich bagatelizowano, mieli rodziców, którzy w ogóle się nimi nie zajmowali, więc oni nie umieli inaczej i przestajemy się na tych rodziców tak złościć za te ich zachowania, które były bardzo może bolesne. Natomiast tu przeczytam jeszcze kilka rzeczy, które wiążą się z tym, że z jakiegoś powodu my też mamy takie jakby punkty nadwrażliwości, można powiedzieć na naszym ciele czy w sobie, na które dzieci naciskają bardzo sprawnie, bo one jednak w życiu robią bardzo różne rzeczy, a niektóre są skuteczne, jak coś jest skuteczne, to powtarzają. I my powinniśmy robić tak samo, jeżeli nasze pochwały są skuteczne, to powtarzajmy pochwały, bo dziecko chce akceptacji, podstawową potrzebą dziecka jest akceptacja, więc ile razy my go pochwalimy, tyle razy ono będzie chciało znowu, żebyśmy go pochwalili. Więc pamiętajmy, opierajmy się na akceptacji. Natomiast zachowanie dziecka, które nas bardzo denerwuje, to na przykład grożenie, guzdranie się. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Nie wiem właśnie, co to jest, bo zdrowa jestem. Jęczący głos, kłamstwa i oszukiwanie, odmawianie, okazywanie rodzicom pogardy lub nienawiści. Dzieci wiedzą, jakie to skuteczne, co? Taki wzrok pełen nienawiści, rodzice szaleją. Ale czy to jest tak, że dzieci sięgają do tych sposobów, o których wiedzą, że nas zezłoszczą, po to, żeby tę złość w nas wywołać? Czy to jest jakiś ich sposób, żeby, nie wiem, na przykład wejść w głębszy kontakt emocjonalny z rodzicem? Bo dzieci są mądre, jak raz, drugi, trzeci zobaczą, że coś rodzica złości, to one już wiedzą, że to tego rodzica zezłości. I czasami mam wrażenie, że
no, że dźgają z pełną premedytacją, ale ponieważ czemu dźgają? No właśnie, dlaczego dźgają? Może już czego potrzebują? Może już mają poczucie jakiejś niesprawiedliwości. Może mają jakieś oczekiwania czy żądania, których rodzice nie spełniają. I dobrze, bo nie wszystkie żądania muszą być spełnione. To, że ja chcę najdroższego iPhone'a na świecie, to nie jest powód, żeby koniecznie to natychmiast zaspokoić. A jeżeli mi się zachciało, że ja teraz właśnie pojadę na jakiś, na jakiś wyjazd, który w odczuciu rodziców nie jest dla mnie bezpieczny, trudno, to rodzice decydują, kiedy ja jadę, gdzie i na jaki wyjazd i czy on jest dla mnie bezpieczny. I gdzieś jest taki moment, że rodzice nie spełniają żądań dziecka. No, przy dobrym kontakcie to się da wytłumaczyć i to dziecko ma na tyle dużo wolności, że zdaje sobie sprawę, że ma jakąś wolność dużą, ale przychodzi granica, kiedy rodzic mówi, ale tego to już nie. No on się powścieka, ja ją nienawidzę, coś tam pójdzie, trzaśnie drzwiami, no za pół godziny przyjdziemy, no i dobrze, bo tak naprawdę to nie był dobry pomysł. Jeżeli jesteśmy w dobrym kontakcie, to może tak być. Ale jeżeli na przykład za dużo dziecku zabraniamy, ono już wie, że jest starsze i że już powinno wracać do domu w 7:30, a nie o 8:00, no to ono się będzie złościć i wtedy będzie też jakiś tam, no właśnie, naskarać zachowaniem, mówieniem. No ale czasem musimy to wytrzymać, bo dzieci nie lubią ograniczeń, mają różnych kolegów zaniedbanych, że tak powiem, rodzinnie, w związku z tym myślą, że to jest normalne, że na noc do domu nie trzeba wracać, jak się ma 12 czy 13 lat, albo że zostawanie u koleżanki do pierwszej w nocy to normalne. No może jednak nie, bo w naszym domu nie jest normalne, w naszym domu o godzinie 10 się jest w łóżku i koniec. I takie zasady. I być może przejdziemy przez nawet kilka lat bardzo dużych pretensji dziecka do nas, no jak będzie miał 30, to nam podziękuję. Bo jednak te dzieci, co do domu nie wracały, no gdzieś ich drogi poszły w takim kierunku, że ono by nie chciało tą drogą pójść, którą tamte niestety poszły. Jakichś szkół nie pokończyły, może gdzieś w jakieś weszły papierosy, narkotyki, alkohol, nie wiadomo co. A to dziecko sobie radzi w życiu. Czyli trochę musimy tej złości dzieci, szczególnie tych dorastających dzieci, wytrzymać i nie obrażać się za nią, nie brać jej do siebie może, co? Na pewno nie brać do siebie, wytrzymać. Czasem niestety bardzo twardo powiedzieć, a co ty nie rozumiesz, czego ty nie rozumiesz w słowie nie? Bo z nastolatkiem można na każdy temat rozmawiać do białego rana. Nie. Koniec. I ono będzie złe. Ale czasem niestety trzeba to tak postawić, ale też dobrze jest tłumaczyć, dlaczego my zabraniamy. Możesz się nie zgadzać z naszą argumentacją, ale my dlatego się nie zgadzamy, bo. No i miejmy nadzieję, że nasza argumentacja jest, że tak powiem, rozsądna, dojrzała i dziecko chcąc, nie chcąc, no w końcu ją przyjmie. Natomiast jeżeli to będzie argumentacja, no nie możesz wychodzić z domu, bo co ludzie powiedzą, że wyszłaś, no to nie jest argumentacja, co ludzie powiedzą. Dziecko czuje, że to jest niedojrzałość rodziców i to ich lęki, i to ich niedowartościowanie, które każe się ciągle oglądać, co ludzie powiedzą, a nie jakie są potrzeby naszego dziecka. I tutaj gdzieś te dzieci mają bardzo taki duży radar sprawiedliwości, uczciwości, zdrowia, dopóki my tego nie zepsujemy. No co, dzieci jeszcze denerwują, że tak dorzucę, to jest narzekanie, niesprawiedliwość, ale udawanie głuchego, strojenie fochów, sprzeciwianie się, udawanie głuchego jest super. Wzdychanie. Proszę, kochanie, schowaj naczynia do zmywarki. No i myśl tak, bo tak, hiperwentylację za chwilę niemalże. Proszę? Niemalże wpadają w hiperwentylację, tak wzdychają. Tak, i czasem nam jest tak przykro, że dziecko okazuje to taką złość, niezadowolenie, że już wolimy sami spakować te naczynia do zmywarki, niż żeby je o to poprosić. I to jest błąd. Bo jednak my się wolimy obrazić i zademonstrować, że to, co zrobiło nasze dziecko, było niewłaściwe. Tak, albo na przykład, no jak nie, to ja schowam do zmywarka. Dziecko się, no i super, tak. Koniec. Może w nim to znaczy, że wzdychanie działa, tak? Generalnie się opłaca, tak? No więc rzucanie winy na innych, przekleństwa i obelgi słowne, przewracanie oczami. I teraz pytanie, dlaczego ten sposób zachowania dziecka nas aż tak zbija z tropu, że my zupełnie jesteśmy rozbici? Dlaczego? Ktoś inny na to powie, a wzdycha, to znaczy, że się mobilizuje. O, motywuje się, wzdycha, żeby mieć siłę spakować te naczynia do zmywarki. I z dużym spokojem mówię, o, widzę, że się dotleniasz, fajnie. No, nie budzi żadnej złości w rodzicu. A dlaczego u nas tak?
Więc dlatego bardzo dobrze jest przemyśleć, z czym nam się to kojarzy. Może na przykład my, jak coś zrobiliśmy, to nam mama mówiła, no coś się stało, cud boski, schowałaś talerzyk do zmywarki. I my już teraz nie będziemy go chować, bo to jest przykrość, że jak ja coś robię dobrze, to jeszcze jestem za to wyśmiewana, tak? No to potem być może, jeżeli nasze dziecko zaczyna się zachowywać w ten sposób, to nam wracają te nasze uczucia niezadowolenia i my się gubimy, bo to nam coś przypomina. No, za każdym razem musimy się zastanowić, dlaczego my na to tak mocno reagujemy. On mnie nie słucha, jestem rodzicem, powinno dziecko mnie słuchać. A które dziecko słucha rodziców? Na tym cała zabawa polega, żeby zobaczyć, jak daleko można się posunąć, ile mam wolności, ile mogę tej wolności od rodziców uzyskać. Więc jeżeli ktoś ma wyobrażenie, że dzieci to są takie urządzonka, które się rodzą po to, żeby słuchać rodziców, no to jest w błędzie, będzie całe życie rozczarowany i ciągle zły, bo dzieci cały czas próbują tego rodzica, na ile on popuści i na ile pozwoli. No, ale czasami zdarza im się naprawdę przegiąć, szczególnie właśnie w emocjach, czy no, zachować się w taki sposób, czy obraźliwy, czy agresywny, czy nie wiem, uderzyć na przykład rodzica. Czy my później, jak już te emocje opadną, powinniśmy oczekiwać od dzieci, nie wiem, przeprosin, zadośćuczynienia, czekać aż przyjdą i powiedzą, no wiem, że się źle zachowałem, albo nie wiem, że okażą w jakiś sposób skruchę, czy to jest w ogóle realne, żeby realne oczekiwanie w jakimkolwiek wieku? Że w takiej sytuacji my powinniśmy dziecku powiedzieć, że rozumiemy jego złość. Rozumiemy, że miał jakiś powód, żeby się tak bardzo zezłościć. Tym niemniej, nawet z największej złości pewne zachowania są nie do przyjęcia i koniec. I że takie zachowanie więcej powtórzyć się nie może. Co mogłoby zrobić inaczej, żeby rozładować tę złość, jeżeli możemy z nim porozmawiać, ale za to, co zrobiło, to powinno przeprosić, powiedzmy, i albo wyznaczamy jakąś karę. No, jeżeli będziesz się tak zachowywać, no to niestety tam dzisiaj coś, albo w tym tygodniu nie, albo miało być wycieczka, ale nie będzie, bo najlepsze są oczywiście naturalne konsekwencje. Jak dziecko się szamoce przy stole i zbije swoje ulubione klocki Lego, rozwali mu się jakiś jego tam pojazd czy coś takiego, to jest naturalna konsekwencja jego zachowania i właściwie już niewiele musimy mówić i nasze gadania widzieć, a widzieć, gdyby się tak nie ruszał, to by się nie spadło i by się nie połamało. Przecież no to wie, tylko będzie na nas wściekłe. No naturalną konsekwencję, właściwie możemy nic nie mówić, ono samo poniosło, że tak powiem, no właśnie te konsekwencje czy karę zachowania, które jest niewłaściwe, ono sobie samo wyciągnie wnioski, one są bardzo mądre, one bardzo szybko wyciągają wnioski, nawet jak się uczą chodzić, to wyciągają wnioski, żeby nie wstawać pod stołem, bo się nabija guza na głowie i po dwóch razach trzeci raz już pod stołem nie wstaje. Wyciągają dzieci wnioski, pozwólmy im na to, nie musimy za nich wyciągać wszystkich wniosków, bo to bardzo wkurza, bo to jest jak dawanie porad. Więc jakby naturalne konsekwencje pozwólmy, żeby się działy. Ja myślę, że na przykład dawanie małym dzieciom jedzenia na plastikowych talerzykach, zawsze w domu są jakieś spotki nie od kompletu, dawajmy na tych spotkach, niech się wytłuką. Dzieci będą wiedziały, że spotki się tłuką i że trzeba uważać, żeby nie spadały ze stołu. I to są naturalne konsekwencje i uczenie bez złości, bez niczego, a spadło, no widzisz, jak spada, to się tłucze, no to wyrzucamy do kosza, fajnie, mamy jeden spodek nie od kompletu mniej i bardzo dobrze. Więc jakby bardzo, dawajmy dzieciom doświadczać. A w sytuacji, kiedy na przykład dziecko rodzica w dużej złości, w emocjach uderzy, czy takie obrażenie się na dziecko nie jest konsekwencją, takie dawanie mu odczuć, że zrobiłeś mi coś złego, zrobiłeś mi przykrość, obrażanie czy to nie jest naturalna konsekwencja? Obrażanie się na dziecko moim zdaniem nie ma żadnego sensu, bo wzbudza poczucie winy i poczucie niższej wartości. Musimy to nazwać, co się stało. Było mi przykro, to mnie zabolało, to do ciebie nie pasuje. Jesteś takim świetnym dzieckiem i zupełnie nie rozumiem, co się z tobą stało, że mnie uderzasz. Zastanów się, jak możesz tą właśnie złość rozładować inaczej. Może jak zamiast mnie, to uderz w ziemię, a może jak masz rękę, która chce kogoś uderzyć, to szybko złap drugą ręką, żeby ona tego nie zrobiła. Musimy z dzieckiem znaleźć sposób na to, żeby umiało powstrzymać ten odruch i to zachowanie. Ale przede wszystkim, żeby wcześniej udało się powstrzymać narastanie tej złości, żeby aż tak daleko nie dochodziło. Poza tym, no, jeżeli dziecko sobie pozwala na takie zachowania, no to oczywiście, że
konsekwencje, tak jak pani mówi, naturalne, w jakimś sensie, no przez rodzica wyznaczone, jeżeli się pojawiają, że no ale z tego powodu dzisiaj wieczorem no nie pójdziesz do tej koleżanki, albo nie pójdziesz na te urodziny, czy coś takiego, bo takie zachowanie jest nie do przyjęcia i więcej się nie może powtórzyć, no to jeżeli niestety jest taka konsekwencja, to dziecko to zapamięta, że nie warto. Bo jednak wszyscy trochę patrzymy, co warto, a czego nie warto. Ale myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy my się nie zezłościli, my zrozumieli, że to dziecko, no przecież on też wie, że to jest niewłaściwe, więc nawet jak udaje, że nic się nie stało i nie chce przeprosić, jest mu głupio. A wiesz, nie o to nam chodzi, żeby dziecko zostawało z poczuciem, że z nim jest coś nie tak, że jest wadliwe, że powinno się wstydzić. Wstyd to jest taki, właściwie, jeżeli on prowadzi nas do tego, żebyśmy coś robili lepiej, to jest okej, ale takie siedzenie w takim wstydzie to jest takie uczenie się, że ja jestem gorszym niż wszyscy inni, że takiego niedowartościowania, takiego bycia takim nieudacznikiem, takim czymś gorszym gatunkiem. Coś z tym potem terapeuci i ci biedni pacjenci się usiłują uporać miesiącami. A to są nasze takie właśnie obrażania się, wzbudzanie w dziecku poczucia winy. Powiedz wprost, nie podoba mi się to, sprawiło mi to przykrość, to mnie bolało, szczególnie, że ciebie bardzo kocham, to jak ty mnie tak traktujesz, to jest mi tym bardziej przykro, bo jakbyś był obojętną osobą, to by mnie tak nie zabolało, ale ponieważ cię kocham, jestem pewien, że ty mnie też kochasz, to zupełnie nie pasuje do tej relacji. No jakoś tak odwrócić to, że to w tym dobru, to jest takie zachowanie, które nie pasuje. I wobec tego, no teraz cię ukażę, a potem masz już czyste konto. I już nie będę cię wypominać przez 10 lat potem, że mnie kiedyś uderzyłeś. Rodzic też uderza dziecko. Dziecko, jeżeli uderza rodzica, pewnie skądś gdzieś się tego nauczyło. Może gdzieś jakiś klaps. Może czasem je złapiemy tak i tam przestawimy z miejsca na miejsca ze złością. No bardzo często stosujemy do dziecka też przemoc fizyczną i myślimy, że ono tego nie pamięta. No właśnie, a czasami to jest po prostu tak ogromny ładunek emocji, że nie jesteśmy w stanie nad sobą, ono nie wie co zrobić, dorosłemu również się to zdarza, także już nawet nie panuje nad swoim ciałem, takie emocje się też przecież zdarzają. Ale pamiętajmy, że dziecko szuka akceptacji, to co jest głównym napędem zachowań dziecka, to jest, żeby go kochali, podziwiali, akceptowali, przytulali. I jeżeli my robimy takie rzeczy, jak właśnie wzbudzanie poczucia winy, odpychanie go, ciche dni, przecież jego zachowania negatywne zwykle są wołaniem o pomoc, prośbą o coś. Czasem jest nam bardzo trudno zrozumieć to, co... O kontakt, o bycie blisko albo właśnie o pomoc, bo jest mu źle z jakiegoś powodu. I zawsze tak, o tę pomoc może woła do nas. W telefonie. No przepraszam, ale ja to widzę, jak no, teraz otworzyli restaurację i kawiarnię i ja widzę, jak ludzie siedzą w ogródku, mamusia z tatusiem, poszli razem sobie w tym telefonie, cały czas tam robią, a dziecko dookoła biega, jeździ na rowerku, wpada na nich, woła, mamo, tato, zobacz, oni w tym telefonie. No więc w pewnym momencie to dziecko no, chce tej uwagi. Oni jakby w sercach mają uwagę dla tego dziecka, tylko w oczach za nim nie podążają, a ileś trzeba za dzieckiem oczami podążać, żeby ono wiedziało i widziało, że jest dla ludzi ważne. Natomiast w tej chwili rzeczywiście, nawet jak mamy wiele miłości w sercu, to no, gadżety nam odradzają, że dziecko jest jakby pozbawione wystarczającej często uwagi, a w innych wypadkach z kolei no, rodzice są jak helikoptery, nie dają temu dziecku oddychać w jego tempie, jakim on potrzebuje, bo oni cały czas wszystko mu tam podsuwają pod nos. Nie pozwalają doświadczać. No różne są te postawy rodzicielskie. No tak czy inaczej, wszyscy uczymy się być rodzicami. Jak się ma piąte dziecko, to myślę, że jest całkiem niezłym rodzicem. No, na tych pierwszych trzeba ćwiczyć. No, pani Elżbieto, Dobra. Ale chciałabym jeszcze, zanim się rozstaniemy, chciałabym jeszcze wrócić do takiego komentarza, który pojawił się już z kwadrans temu, bo to jest opis pewnej sytuacji i chciałabym, żebyśmy krótko spróbowały tę sytuację rozszyfrować. Pisze Aleksandra tak. Kiedyś jak mój prawie czterolatek płakał, bo czegoś nie dostał, to dostawał i przestawał płakać, a od jakiegoś czasu płaczę nadal i jakby nie łączy z rzeczywistością. Przytulanie, głaskanie przestaje działać. I w kolejnym komentarzu jeszcze uzupełnia to Aleksandra, tak się nakręca, jakby po prostu chciał się złościć. Sprawa o co płacze, ten powód płaczu schodzi na dalszy plan. Co tu jest grane? Nie.
No pewnie by, trzeba dokładnie by się przyjrzeć, co się dzieje w jego życiu, w otoczeniu, jakie są emocje w domu, albo też co się dzieje w przedszkolu, koledzy, koleżanki, może są jakieś przykrości, które dzieją się dookoła. Czasem jest też tak, że dzieci, jakby to powiedzieć, rozwijają się jak no, taka fala. Raz są bardzo blisko rodziców, raz się od nich oddalają i starają się być takie bardzo samodzielne, jak już tak usamodzielnią na swój, jakby dość dostatecznym stopniu na swoje możliwości w tym momencie, to znowu wracają na kolana. Ale jeżeli taka jest duża labilność, taka emocjonalna, no to albo coś się dzieje rzeczywiście w otoczeniu dziecka. Bardzo dobrze jest obserwować rysunki. Takie dziecko w tym wieku, ono już na pewno bawi się w zabawy tematyczne, więc może by było można z nim się pobawić troszkę tematycznie i zobaczyć, jakie on tematy wybiera, o czym ono rozmawia, co robią jego bohaterowie, czy tam jest bardzo dużo złości, a może jest bardzo dużo agresji, co ono ogląda w internecie, co znajomi w tym internecie mu pokazują. No to jest, no, trudno tak odpowiedzieć, może ktoś inny by potrafił, ale ja tak od razu po takich kilku zdaniach to nie, bo myślę, że trzeba przyjrzeć całej sytuacji dziecka i próbować wtedy zrozumieć, jaka jest tego przyczyna. I trochę też liczyłam na to, że taki właśnie wydźwięk będzie miał Pani komentarz, bo myślę sobie, że to, co możemy na koniec, podsumowując ten temat gniewu i złości u dzieci, powiedzieć, to, że my rodzice, trochę musimy być detektywami i trochę też językoznawcami, powiedziałabym. To znaczy, z jednej strony musimy dociec, o co chodzi tym emocjom, które się pokazują, i też zrozumieć język tych emocji. Bo dziecko, im będzie starsze, tym więcej będzie nam potrafiło powiedzieć i tak z rozumu opowiedzieć, co się z nim dzieje i dlaczego reaguje w taki czy inny sposób. Ale to, czy będzie umiało nam opowiedzieć, zależy od tego, jak w tych wcześniejszych latach my się z tego detektywa dotyczącego emocji i rozpoznającego emocje, jak się sprawimy jako ci detektywi. Więc chyba to bym polecała rodzicom na te wszystkie zmagania z emocjami dziecięcymi. Tak, ale dwie rzeczy bym chciała powiedzieć. Jedna, to jest niesłychanie duże oczekiwanie wobec rodziców. Ludzie chodzą na studia, kończą 5 lat psychologii, albo po medycynie idą na szkolenia i leczą się, uczą się jako psychiatrzy. Potem mają jeszcze jakieś dodatkowe specjalizacje. Latami czytają książki, ćwiczą, chodzą na warsztaty, uczą się komunikacji i co? I jeszcze bardzo mało wiedzą. A tutaj nagle chcemy, żebyśmy w domu, w czasie wolnym, przy wszystkich naszych zajęciach, żebyśmy nauczyli się jakiejś ogromnej wiedzy. Ja to tak właśnie ciągle mam nadzieję, że nasz program szkolny się zmieni i my zaczniemy się tego uczyć po prostu jako jednej rzeczy, bo ja widzę takie książki, które zalecają, że jeżeli masz męża czy żonę narcyza, to wtedy do niego mów tak, a tak. Domyśl się, jakie są motywy jego postępowania i co on czuje, że on się zachowuje A, przeżywa B, a wzięło to się z C. No przepraszam bardzo, no terapeuta po 20 latach szkolenia może próbować te rzeczy wiązać, ale nam jest bardzo trudno. Możemy się starać na tyle, ile możemy, ale nie miejmy do siebie zbyt dużych zarzutów, jak nam się nie wszystko udaje. Myślę, że bardzo wiele ludzi już chodzi teraz na różne warsztaty rodzicielskie, ogląda filmy, gdzie są pokazane przykłady, dlaczego na przykład dziecko się w określony sposób zachowuje, co za tym stoi. I to jest bardzo pozytywne. I ja bym bardzo nakłaniała do tego, żebyśmy próbowali zrozumieć, że złość to nie jest złość, złość to jest coś pod spodem. I spróbujmy dojść do tego, dlaczego człowiek się bezradny, bezsilny i nieszczęśliwy w tym momencie czuje, dlaczego tak okropnie cierpi, że aż się musi zezłościć. To jest w większości wypadków. Czasem złość jest dlatego, że po prostu jest powód do złości. Ale bardzo często nie ma naprawdę powodu do złości, jest wyimaginowany powód do złości, opierający się na jakichś przeszłych doświadczeniach i my reagujemy na coś, na co moglibyśmy tak nie reagować i bylibyśmy szczęśliwsi. Ale to jest bardzo duża zmiana do przeprowadzenia. Ach, więc jakby nie chcę nikogo, że tak powiem, obwiniać, że nie umie czegoś, co jest bardzo trudno umieć, ale warto nauczyć się tyle, ile się da. I rzeczywiście być takim detektywem, jak pani mówi, no ale nie każdy z nas będzie Sherlockiem Holmesem. Ale nawet Sherlock Holmes był tylko jeden. Ale próbować możemy. Tak, bardzo zachęcam.
I książka, od której dzisiaj wyszłyśmy i która się przewijała przez cały czas naszej rozmowy, czyli Oswoić potwora gniewu, to jest książka, która może w tym pomóc i to jest książka, bardzo, która może w tym pomóc zarówno rodzicom poradzić sobie z ich własną złością, jak i rodzicom, żeby pomóc radzić sobie ze złością dzieciom, jak i samym dzieciom, bo ta książka jest napisana takim językiem, że spokojnie możemy ją dziesięciolatkowi podsunąć czy razem z nim tę książkę poczytać. Więc polecam gorąco tę książkę Oswoić potwora gniewu. I druga książka, o której dzisiaj pani wspominała, to pani autorstwa książka Za zasłoną złości. Za zasłoną tak, złości, ona jest dla takiej starszej młodzieży i dla dorosłych. Ja myślałam tak właściwie, że ja ją piszę dla licealistów, ale ja ją chyba napisałam dla siebie, dlatego dla dorosłych, żeby sobie zebrać wszystko o tej złości, co, na czego się nauczyłam. I no jest to uczucie, które bardzo często nam towarzyszy, jest potrzebne, jest nadużywane, często, znaczy generalnie złość jest bardzo potrzebna, ale bardzo często reagujemy złością wtedy, kiedy nie ma po temu potrzeby. Bo byłoby świetnie, gdybyśmy nauczyli się to rozpoznawać, a osoby pełne złości, żeby zobaczyły, jakie zmiany w ich myśleniu byłoby dobrze o świecie wprowadzić, żeby nie musiały się tak często złościć. Czyli jak mamy bardzo wysokie oczekiwania, to oczywiście, że one nie będą spełnione. W ogóle jak mamy oczekiwania, to zwykle nie są spełnione, więc z tym się złościmy. No to może mieć trochę mniej oczekiwań. Albo może przyjąć, że ludzie też mają prawo myśleć coś innego niż my. A może ludzie mają też prawo mieć inne potrzeby niż my. I trzeba uszanować cudze potrzeby, a nie złościć się, że oni czego innego potrzebują niż my. No to są takie pewne zmiany w naszym myśleniu, które można wprowadzić, bo najpierw trzeba sobie uświadomić, że my mamy takie błędne myślenie. Tego nie wiemy. Jesteśmy przekonani, że mamy rację. A jak się nad tym zastanowimy, myślimy, nie, no faktycznie, może to jest inaczej. I spuszczamy stonu, tak? Schodzimy z naszej złości o szczebel niżej. No, dużo można w tej sprawie zrobić i myślę, że skoro zaczynamy o tym dużo mówić, to pewnie też dużo osób sobie troszkę pomoże w tej sprawie. I tego nam wszystkim gorąco życzę. A dziś dziękuję serdecznie za rozmowę. Powiem jeszcze tyle, że rozmowa będzie w całości, jest zarejestrowana i będzie tuż po zakończeniu transmisji na żywo, już będzie dostępna na fanpage'u Juniorowa do obejrzenia od początku. Możecie ją oglądać wielokrotnie, ponieważ jak napisał jeden z widzów, jest to kopalnia wiedzy na temat gniewu, złości i tego, jak się z nimi dogadać. Serdecznie dziękuję pani Elżbieto. Ja też bardzo dziękuję. Dobrej nocy, do zobaczenia. Dobrej nocy i wszystkiego dobrego.